Witam, z tej strony Mateusz, program Wywiady z YouTuberami, ze mną jest Artur, witam Cię. Witam. Topowa dycha i oprócz tego? Oprócz tego jeszcze, co za historia, to znaczy tylko historia kanał, jeszcze MediaCraft Polska, jeszcze kanał Artur i jeszcze kilka innych projektów, ale stopień zaangażowania dość różny. Kiedy uznałeś, że wchodzisz bardziej profesjonalnie w YouTube'a i co, jaki był moment, kiedy uznałeś, że to już jest ten moment, że rzeczywiście zajmujesz się tym tak bardziej zawodowo? Więc u mnie wyszło to dość naturalnie. Pod koniec gimnazjum wygrałem kamerę w konkursie i chciałem ją na początku sprzedać. Stwierdziłem, że nie. Stwierdziłem, że spróbuję z efektami, spróbuję z montażem i tak mi się to spodobało, że zacząłem się rozwijać. Wszystko na samouka. Wszystko na samouka i wtedy chciałem się dostać do szkoły filmowej i to mnie strasznie motywowało. Te egzaminy są bardzo ciężkie, więc próbowałem po prostu się dostać i w pewnym momencie osiągnąłem taki poziom, że udało dostać mi się na staż do TVN24. No to już coś większego. I wtedy wiedziałem, że jakby to jest ta droga zawodowa. Co prawda nie przerodził się ten staż potem w pracę, ale już wiedziałem, że jeśli będę tylko się rozwijał, to mogę iść do przodu. A sam YouTube? Sam YouTube zaczął się wtedy, kiedy zacząłem publikować filmy, bo miałem taką sytuację dość zabawną na egzaminie na filmówkę, że złożyłem mój film i jeden z profesorów powiedział, że on nie wie dla kogo w ogóle ten film, do kogo ten film jest skierowany, że on tego nie rozumie. Ja powiedziałem, że on już jest na YouTubie i ma 80 tysięcy wyświetleń. Tylko troszkę zgięło. Troszkę się zdziwił pan profesor. No i właśnie o to chodzi, że ja te filmy regularnie wstawiałem z mniejszym lub większym sukcesem. Bardzo podobało mi się to, że mogę dzielić się z ludźmi tym, co tworzę. Jaka jest twoja ulubiona część z YouTube'a, bo który kanał jest najbardziej przyjemny dla ciebie do tworzenia, co najbardziej lubisz robić? W sumie jeśli chodzi o samą przyjemność, to będą dwa projekty. To będzie Hardcore History na Tylko Historii, z tego powodu, że jestem historycznym maniakiem i wczytywanie się w te wszystkie fakty, szukanie ciekawostek, akurat konkretnie historycznych, jest sprawia mi wielką frajdę. No i kanał, i seria Przeżyj to, gdzie czasem się pojawiam, bo tam robię najbardziej szalone rzeczy, typu wyjazd do Czarnobyla i inne opcje tego typu. To można coś zwiedzić. Można nie tylko zwiedzić, ale sam motyw przeżywania czegoś i tych emocji, które są wtedy, jest super. Jakiś plan na ten rok? Jakie masz cele? Jeśli chodzi o ten rok, na pewno chcę się rozwijać. Chciałbym wrócić troszkę do tworzenia krótkometrażówek, bo bardzo skupiłem się na YouTubie i długo nie robiłem żadnego takiego poważnego filmu krótkometrażowego. Mam nadzieję, że w tym roku mi się uda zrobić jeden czy dwa. Jakiś pomysł na konkretny tytuł? Tak, chodzi o ekranizację opowiadania Lovecrafta, którego niektórzy mogą kojarzyć z horrorów, więc będzie mrocznie. Czyli ciekawie. Ostatnie pytanie dla każdego takie samo. Znajdujesz tam Jeana, wyskakuje Jean. Masz trzy życzenia. Nie życzymy sobie rzeczywiście życzenia Jeanów, jak to Dominika zrobiła, tylko może być coś nadprzyrodzonego dla ciebie, dla kogoś. Co to by było? Mam szczerze, ostatnio zdałem sobie sprawę, że chciałbym też trochę poświęcić się dla innych, więc niech będzie ten pokój na świecie. Sztampowo, ale niech będzie. Powiedział tak samo tak, a jeszcze dwa życzenia? Jeszcze dwa. Albo jakieś twoje marzenie, które chciałbyś spełnić? Jeśli chodzi o moje marzenie, chciałbym po prostu nie tylko mieć szczęście, ale dawać innym szczęście. Chciałbym, żeby, jakby jest takie powiedzenie z pewnego filmu, kim jest człowiek, jeśli nie sprawia, że świat staje się lepszy. Ja wiem, że muszę na tym dużo popracować, takie własne tutaj motywacje. Motywacja jest najważniejsza i nie tylko w kręceniu wideo, ale właśnie w życiu. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. I do usłyszenia.